Witam wszystkich, jesteśmy w następnym dniu nagrywania filmów dotyczących strefy eksploatacyjnej i różnych trudnych skrzyżowań. Dzisiaj pokażemy Państwu skrzyżowanie i możliwość zawrócenia, gdzie poruszamy się obok dworca PKS. Chodzi o skojarzenia tych miejsc, bo to są naprawdę trudne miejsca. Jak widzimy, że pierwsze skrzyżowanie, które jest dostępne, nie jest możliwe wykonanie zawracania lub skrętu w lewo. Zakaz skrętu w lewo zakazuje oczywiście tego, co jest na znaku, plus jeszcze zakazuje zawracania, czyli jak gdyby ma podwójne znaczenie. Przy takim poleceniu egzaminatora proszę skręcamy lub zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu, bo tak egzaminatorzy będą formułować polecenie, na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Pierwsze jest niemożliwe, więc szukamy następnego. Następne już widzimy w oddali i mamy ten odcinek do pokonania, ale w tym czasie musimy zmienić pas. Jeżeli mamy pojazdy, które nie puszczają nas, żeby można było poprawnie, bezpiecznie zmienić pas, zwalniamy, a nawet się zatrzymujemy. Proszę zobaczyć, teraz nas ładnie puści pojazd i bezpiecznie wjeżdżamy. Nie stresować się tutaj. Jeżeli jest takie polecenie i jest możliwość zawrócenia, nie bać się zatrzymać nawet na pasie, na którym jedziemy. Nie ma innej możliwości wykonania tego polecenia. Sygnalizujemy zamiar. Oczywiście tutaj mamy przejazd tramwajowy, więc egzaminator też będzie sprawdzał przy okazji wykonywania tego elementu, bo wybiera to miejsce na pewno świadomie z konkretną informacją taką dla niego, czy my zwracamy uwagę na przejazdy tramwajowe, bo w zakresie egzaminowania mamy do zrealizowania przejazd tramwajowy lub kolejowy. Więc egzaminator w tym momencie wybrał przejazd tramwajowy. Musimy upewnić się w lusterku, czy nie nadjeżdża tramwaj i wiemy, że nie nadjeżdża. Skrzyżowanie jest zblokowane i teraz jest problem. W związku z tym, że na pewno za nami zmieniła się organizacja ruchu i mamy światło czerwone, nie wjeżdżamy na skrzyżowanie. Proszę zobaczyć, ruch jest otwarty dla prawej strony. Za nami na pewno jest światło czerwone. I teraz jak zrobić poprawnie, żeby wiedzieć, kiedy się włączyć do ruchu? Nie ma innej możliwości, jak tylko zasugerowanie się pojazdem, który jest we wstecznym lusterku. Czyli obserwujemy pojazd, który jest za nami i widzi sygnalizację świetlną. My w tym momencie nie widzimy sygnalizacji świetlnej. Zdarza się tak, więc nie przerażamy się. Czekamy sobie spokojnie na informację, obserwując lusterko wsteczne od kierowcy, który nam da sygnał. Przeważnie dają sygnał światełkami. I wtedy pomalutku ruszamy, upewniając się, czy to skrzyżowanie jest bezpieczne, czy możemy wjechać. Dla nas informacją też będzie poprawną, kiedy z przeciwnego kierunku ruchu też ruszą pojazdy, prawda? Ale najważniejszą informacją, o proszę, mamy sygnał, że możemy jechać, obserwujemy lusterko, czy nie ma tramwaju, bezpiecznie wjeżdżamy na pozycję do środka. Jasne jest, że jeżeli światełko mieliśmy zielone, to te pojazdy, które są z naszej strony prawej, z tego samego kierunku jadą, też mają światło zielone, mamy obowiązek przepuszczenia tych kierujących pojazdami. I teraz tak, jeżeli miałoby być to skręt, to byśmy skręcili, proszę Państwa, i to zrobimy, bo ja chcę Państwu następne skrzyżowanie pokazać w strefie, czyli opuszczamy skrzyżowanie, wykonaliśmy skręt. Jeżeli miałoby to być zawracanie, to byśmy wylądowali tam. Czyli jedziemy dalej. Jeżeli egzaminator nie wydaje żadnego polecenia, mamy obowiązek jazdy na wprost i zmieniamy pas, żeby kontynuować jazdę na wprost. Wjeżdżamy w ulicę Glinianą. Tutaj o tyle jest skomplikowane, że proszę zobaczyć na pasy wymalowane na jezdni. Trzeba ładnie ustawić pojazd, żeby nie przejechać po pasie wyłączonym z ruchu. Nie trzeba się śpieszyć, powolutku. Włączamy się tutaj, o proszę zobaczyć, przejeżdżamy znowu na szyny tramwajowe, cały czas mamy kontrolę w lusterku lewym, co się dzieje, czy nadjeżdża tramwaj, czy nie. Jeżeli nadjeżdża, na pewno nie wjeżdżamy, przepuszczamy tramwaj.